karta SD. Jest to dodatkowe wyposażenie do większości kserokopiarek. Akurat na tej karcie jest program OCR, który służy do, że tak powiem, czytania różnych tekstów, które są kopiowane. Ale nie o tym chciałem rozmawiać. Chciałem się zapytać, czy wiecie, jak taka karta SD wygląda wewnątrz? Ja nie wiem, więc dziś ją rozłożę. A skoro oglądacie ten film, to znaczy się, że być może też jesteście zainteresowani, jak wyglądają kserokopiarki wewnątrz, jak są skonstruowane, jak je się naprawia. Ale dziś taka ciekawostka, co jest w takiej karcie, jak ona wygląda. Rozkładamy ją. Już na pierwszy rzut oka wiem, że w ogóle nie wiem, jak taką kartę rozłożyć, więc nie wiem, może spróbuję ją rozciąć. Spróbujmy, zobaczymy, czy to coś da. Tu jest jakaś blokadka. Może teraz się uda to rozłożyć na pół? Czy jeszcze nie? Wow. Jeszcze troszkę. No to tniemy dalej. Może z drugiej strony to porozcinam. Wtedy może będzie łatwiej. Za daleko. Okej, coś już tu widać. Czyli mamy plastik, który właściwie jest nic nie warty. I mamy taką płytkę. To bardzo ciekawe. O, i procesor jakiś taki. Czyli dwa procesory i nic więcej tutaj nie ma. Płacimy tyle pieniędzy za taką technologię. Dwa procesory i zwykła płytka. Okej. A jeżeli to ma być jeszcze na dodatek coś takiego fajnego, no to kosztuje to pewnie jakieś 100 euro. 128 MB. No, całkiem nawet sporo. Okej. Tak wygląda karta SD wewnątrz. Pozdrawiam Was serdecznie.